Bogiem jesieni oraz starców był zapewne Veles, zwany też Wołosem. Starszyzna pełniła w plemieniu funkcję zwierzchnią, reprezentowała mądrość oraz odpowiedzialna była za kontakt z bogami i przodkami. Potwierdza to etymologia imienia Wołosa, które łączy się zarówno ze słowem wolszebny, magiczny, wel, widzę, wiem, jak i z określeniem duszy zmarłego. A postać ta ma dodatkowo rys szamański. Natura ta ma zasadnicze implikacje związane z płodnością. Zaświaty traktowano bowiem jako zasób niezróżnicowanej energii, która może płynąć w obie strony, a śmierć i narodziny jako dwa oblicza tego samego procesu. Wiemy, że ostatnia zwitka zboża na skoszonym polu nazywana była brodą Wołosa, że Bóg ten związany był jakoś z kultem falilicznym, że nazywany był też Bogiem Bydlęcym i stanowił niejako męską wariację na temat Matki Ziemi. To ostatnie mogło być dodatkowo wsparte tym, że starsi mężczyźni przejmowali niektóre role kobiece, no choćby opiekę nad zagrodą i bydłem, jak i te związane z praktykami inicjacyjnymi młodzieży. Być może echem tego stanu rzeczy jest podobieństwo między Babą Jagą a jej męskim odpowiednikiem, Kościejem, posiadającym stada bydła w swojej leśnej kryjówce. Imię Wołosa związane jest również z pojęciem włosa, który odnosi się zarówno do bogactwa, zwierzyny hodowlanej i łownej, jak i wreszcie do dusz zmarłych, które często przybierały w folklorze postaci zwierzęce. Do jego odpowiedników należał prawdopodobnie brodaty badniak koło Bożica. Zaliczyłbym również do jego odpowiedników Bodo i Nyje, wymienianych w odrębnych źródłach koło Łado. Strzybóg, wymieniany koło Dać Boga, a zapewne również i połapski Czarnobóg. Kopalnią informacji na temat Welesa jest jego chrześcijańska kontynuacja, święty Mikołaj, który w folklorze rosyjskim tworzy opozycyjną parę ze świętym Jerzym. Na przykład Mikołaj dzierży złoty klucz do zaświatów, jest patronem wilków, związany jest z produkcją piwa. Inną, rzekomą strukturą odkrytą przez Dimezila jest ta, zgodnie z którą bogowie władzy dzielą się na dwa współistniejące typy. Mrocznego i porywczego, często obdarzonego jednym okiem, oraz sprawiedliwego, obdarzonego często jedną ręką. Na podstawie tego, co zostało powiedziane wyżej, odnajdujemy bez trudu tego typu uzupełniające się postaci. Jednak w żaden sposób nie są one niezależne w stosunku do struktury trójdzielnej. Z najmłodszym z baśniowych braci, któremu odpowiada Swarożyc, jak sądzimy, wiąże się często motyw utraty ręki. Swarożyc wpisuje się w typ młodego władcy lub też młodzieńca przyuczanego do władzy przez opiekuna, co nie stoi bynajmniej w sprzeczności z jego funkcjami militarnymi. Z kolei Veles, który etymologię wydaje się dzielić z indyjskim bogiem kapłanów magii i przysiąg, Varuną, doskonale wpisuje się w waruniczny typ władzy, nie tracąc związków z siłami płodności. Zapewne folklorystycznym odpowiednikiem Velesa jest brodaty demon, który często w baśniach przedstawiany jest z jednym okiem. W ostatniej strukturze, o której wspomnę, pojawiają się bliźnięta, związane z funkcją trzecią, synowie nieba i bracia, a czasami i kochankowie ich własnej siostry, gwiazdy Wenus. I w tym przypadku Swarożyc i Veles spełniają wszelkie kryteria, aby zaliczyć ich również i do tej struktury. Siostra bogów zapewne nazywana była Ładą lub Lelą. Wpisywałoby się to w spostrzeżenia Dimezila, jako że Wenus zwana była gwiazdą leliwną,